Hej, hej, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Elden Ring i znajdujemy się w pobliżu Zamku Cieni. Właśnie tutaj ostatnio tą wschodnią część tego zamku, a w zasadzie poza murami tego zamku sobie przeszliśmy. Chciałbym jeszcze sobie sprawdzić zachodnią część poza murami, zanim właśnie sam Zamek Cieni będziemy tutaj eksplorować. Już wiemy, że mamy tutaj do czynienia z perfumiarzami. Serio? Nie da rady na to wskoczyć? Była jakaś opcja... O, właśnie, w taki sposób. Była jakaś tam opcja wskoczyć na to. Także mamy tutaj do czynienia m.in. z perfumiarzami. Są to dosyć, no, problematyczni przeciwnicy, ale na szczęście mamy te nasze zionięcia, więc nie powinno być tak źle. A tymczasem muszę się jakoś wydostać poza mury tego zamku. Okej, już się wydostałem. Okej, i teraz tak, zachodnia część tych murów, więc tak, tutaj mamy masę tych ślimaczków. Swoją drogą ładna pogoda dzisiaj jest, tak by the way. W grze oczywiście, chociaż za oknem też. Pierwsze podrygi jakieś słoneczne i przejawy lata faktycznego. Chociaż jeszcze mamy, jakby nie patrzeć, wiosnę. Dzień dobry, ja chciałem tylko to. A nie, to jest tylko trujący kwiat, to nic takiego wielkiego. Dobra, kwiotki, więcej kwiotków. Okej, tak patrzę, czy są tu jakieś znajdźki. Ale ostatnio nas to zawiodło, bo tak, o, tutaj też można wejść. Ostatnio nas to zawiodło, bo tak sobie właśnie obszedłem ten cały Zamek Cieni, tutaj gdzieś na jakimś właśnie urwisku sobie stanąłem i no nic tutaj nie było. A, tutaj, proszę bardzo, odłamki. Światła gwiazd. Dokładnie tak. Z drugiej strony niestety nie było nic takiego, więc przynajmniej to mnie pociesza, że nie wlazłem tutaj na próżno. No i jeszcze mamy ten taki, jakiś, nie wiem, taką skarpę, takie wzniesienie. Tam jeszcze byśmy sobie podeszli. Nie wiem, czy tam nie ma tego dużego typa. Jakoś tak mi się kojarzy, że tutaj był ten duży taki hop. Nie, ale jest bardzo dużo skamieniałości. To wygląda troszeczkę jak miejscówka, gdzie mogłyby bazyliszki się usadowić. A, jest ten duży typ. Okej, czyli dobrze pamiętam. Wyglądało mi na miejsce, w którym właśnie bazyliszki mogłyby latać. Kamień kowalski. Aha, tylko teraz pytanie, jak ja mam ci zrobić kuku? Fajnie. O, jak go lubię. Jezus Maria! A ty to kto? Czekaj. Coś mi się kojarzyło, że tutaj jest jakieś nawiedzenie przez... Ty, ale dziwne, bo mi się... Czyli to nie jest do końca taki fantom. Bo nie było informacji o nawiedzeniu. Okej, no ciekawe. Dobra, złaź z tego konia. O nie, znowu. Serio, gościu, weź się zawiń w liścia. No i najpierw trzeba byłoby jego rozwalić, nie? Bo tak we dwójkę to trochę lipa. Okej, okay. Jak daleko jesteś w stanie wyjść? No to w takim razie widzę, że nie masz pancerza. Byłaby wielka szkoda, jakbyś była podatna na krwawienie. I jesteś bardzo. To mi się podoba. O! You son of a... Rapier z maska Marisa. Jakiś Maris. Okej. To przełamanie poiza, no. No weź, że typie. Dobra, teraz ci mnie będą dojeżdżać, tak? Super.
spróbujmy. Mamy zasięg? Nie mamy zasięgu niestety. A tutaj? No raz na choroba, no. Dobra, to niech on sobie tam stoi, albo nie wiem co robi. Wow. A ja sobie sprawdzę to wyposażenie. Maska Marisa. Czekaj, Mariasa, dokładnie. Maska z obliczem siwowłosego młodego szlachcica, zwyczajowo noszona przez głowę rodu Marais. Zwiększa mistycyzm, proszę bardzo, tylko że mniej niż to, co posiadam. Rodzina Marais ma podwójną historię, obejmującą wiele pokoleń. Jej członkowie służyli jako kaci i kasztelani Zamku Cieni. Ta maska przedstawia podobiznę pierwszego członka rodu. Very nice. A tutaj to był jakiś rapier chyba, nie? To nie... Gdzie to było? Ja tak na szybko przeczytałem, bo mnie atakowali. Nie, to muszę dalej szukać. To nie. Igła to też nie było. Zszywacz boskiej skóry to też nie był. To jest chyba... To chyba było to, nie? Rapier z ostrogami mrówek. Tak mi się wydaje, bo jakieś takie powykrętasowane było. Czy to nie było to żmii, czy tam ze smoczych łusek, czy jakoś tak? Ostroga olbrzymiej mrówki, z której wykonano rapier. Z ostrza kapie szkarłatna zgnilizna. Szkarłatna zgnilizna to stara legenda, którą wierzył Malek Marais z Zamku Cieni. I rzeczywiście w końcu znalazł własną boginię. Odziewające pchnięcie. Tak, to było to. Zobaczmy. Jest nadziewające pchnięcie. No dobra. No to teraz pora się zająć tym przyjemniaczkiem. Tylko pytanie... Czym ja cię mam, kurde, porobić, chłopie? No, rób ten atak do przodu. No, rób ten atak do przodu. Okej. Nie do końca... Oh, shit. Nie do końca o ten atak do przodu mi chodziło, ale okej. Au! Czyli on jeszcze robi jakieś takie rzucenie kamieniami, jak skacze do przodu. No, halo! Spadam. Okej. Tyle dobrze, że jest wolny. Okej. No i dziękuję bardzo. Co nieco odzyskałem. Czy jeszcze czegoś tutaj pilnowaliście? Nie, kwiecie z Altus. Ani mi się waż. No nie zamierzam. W żadnym wypadku. No dobra, no to w takim razie co? Wracamy się do Zamku Cieni. Blanki Zamku Cieni. Już tutaj poza murami wszystko ogarnęliśmy, a przynajmniej tak mi się wydaje. Więc teraz możemy się tutaj trochę popawić w środku. A w środku też sporo czeka niespodzianek. Jego bylebym tylko szybko, znaczy wszystko, żebym pozbierał, bo niektóre rzeczy to są tutaj tak dosyć ukryte. No nie, no serio, to jest dzień. Naprawdę to jest dzień. Chociaż się komuś tutaj coś popiętroliło. Do południa. W sumie tutaj ten zamek cieni jest w takim dole, więc wschodzące słońce może tutaj faktycznie jeszcze nie sięgać, nie? Dobra, najpierw sprawdźmy sobie... Nice! Ajajaj, ta szkarłatna zgnilizna jest tak dobra!
Tak, dobra. Okej, na dole są jakieś znajdźki. Cię zagradnijmy. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. Okej. Co prawda wykorzystuję tu całą moją... A ty co? Wykorzystuję to całą moją... Pękasz? Nie pękasz, dobra. Manę, no ale cóż. 40 tysięcy na pokładzie runów. I to w sycko. No to w takim razie sprawdźmy sobie tę dziurę. O, ślimaczki. Zatruta strzałka. Odłamek szkła. O, proszę. I malowidło. I malowidło. Tutaj chyba mnie nie dosięgną, a przynajmniej tak mi się wydaje. Jest. Aha. Pieśń czempiona. Będzie trzeba kiedyś znaleźć w takim razie to miejsce. Dobra, ja się stąd ewakuuję. Przepraszam, chciałbym przejść. Widzę, że wszyscy mają to gdzieś, co ja chcę. To jest niemiłe. Dziękuję bardzo. No to lecimy dalej. Można by było też sobie usiąść w zasadzie przy ognisku. Czy tam przy miejscu łaski, z tego względu, że idziemy w drugą stronę po tych murach. O, do tamtych typków. One są... A, jeszcze tutaj mamy na dół. Dlaczego to zawsze musi być trucizna? No właśnie, dlaczego to zawsze musi być trucizna? O, w dupę. No nie do końca o to mi chodziło. Ale okej. Czego ty tam tintasz? Ło, takimi rzeczami tintasz, okej. Ja też coś takiego dla ciebie mam, co ty na to? Czy to doleci do niego? Wow, to jest niezła snajpa. To jest naprawdę niezła snajpa. Czyli tamtych dwóch też powinienem utrafić. Świetnie. Tam mamy jakąś znajdźkę. Tylko, że to nie będzie takie proste ją ściągnąć w tym momencie. Ona będzie nas tak tylko drażnić. Siema. I pyk. Dobra. Nie rolujemy. To trzeba się zapamiętać, że tutaj akurat nie będziemy rolować. Z tego względu, że jak no, zaczniemy rolować, no to się pokryjemy cali. W tej truciźnie. Nie, tutaj akurat wskoczyć nie da rady. Tu dwóch mamy zabitych. Tu nie ma nikogo. No to w takim razie wejdźmy sobie tutaj. Jest, znajdźka, proszę bardzo. Kamień kowalski 4. poziomu. A poproszę. Dobra, co my mamy tutaj? O, siema. Ty rozumiem, jesteś, nie wiem, chciałeś nas zaskoczyć, czy jak? Bo nie kumam. O, serio? Okej, napijmy się. Tutaj jeszcze jest jakaś ścieżka. Czekajcie, to może najpierw sprawdzimy tę odnogę. Tu. O! Bazyluszki! No siema. Byczki kochane. O nie. Serio? Pół się mi podbiło? Dobra, nie dać mu podskoczyć. Jak odskakuje, to wtedy zionie tym ciulstwem. No dobrze, a czegoście wypilnowały? Bąbelki. Tu jest jakaś jeszcze rzecz, którą moglibyśmy podnieść. I tam. Uuu.
sporo miejsc. No dobra. No to w pierwszej kolejności może jednak to. Nie, wziąć mi tym. No. I czegoś pilnował, kumplu. Smar ogniowy ze sznurkiem. Nothing special. Tak powiem. O, czyli bazyliuszki dobrze wiedzieć. Bazyliuszki naskok dwuręcznie... O. Serio? Bazyliuszki naskok dwuręcznie mieczem plus poprawienie. To jest wybicie... O, a jednak nie. Wybicie z równowagi, owszem, ale jeśli on się nie spodziewa naszego ataku, wtedy zadajemy jakieś takie zwiększone obrażenia. Można powiedzieć, że obrażenia krytyczne... Co to było? Można powiedzieć, że obrażenia krytyczne zadajemy w momencie, gdy przeciwnik nie spodziewa się naszego ataku. Chyba sobie jaja robisz. Okej. Okay. Złoty run. Świetnie, czyli taka odnoga z bazyluszkami. Spądziorno. No to lecimy dalej. Teraz już chyba tutaj przechodzimy w fazę ślimaków. Tędy. Lepiej łazić po tych dachach. O! O, dzień dobry. Dzień dobry. Okej. I tutaj widzę, że chyba jest wejście z tych murów, po których byśmy poszli dalej. Okej. No i mamy drabinkę na górę. Ale z nią, ją sobie najpierw... Idziemy sobie dalej. O, jak miło. Oni wytrącają się z równowagi, jak ja ich biję. Tak lubię najbardziej. Wow! To ty! Fuck! Wyniu. Serio, typie? Nie zginąłeś? No, ani mi się waż, ty, bąbel. Co za chłop? Będzie leczył, jak ja go tutaj zabijam. Dobra, i sprawdźmy sobie jeszcze tutaj te mury, żebym miał pewność, że niczego nie pominąłem. I dojdźmy może do miejsca, w którym... O, siema. O, shit! Ale się dałem zrobić jak dziecko. Jak dziecko. Okej, jeden z głowy. Drugi z głowy. Świetnie. No jakbym tutaj przylazł pewnie od drugiej strony, to bym go widział, że on czyha na moje życie. Żeby mnie wyssać. Ślimoczki. O! O! O, kolega. No dobra. To co, może na kolegę rój mu? On też na mnie wysyła jakieś dziwne ciulstwa, to ja na niego wyślę rój mu. Może się uda go dojechać. Żryjcie go! Jej! Kamień Kowalski, subcio. Z takimi mniejszymi przeciwnikami możemy sobie właśnie w taki sposób radzić, że nie wykorzystujemy naszego najmocniejszego arsenału na nich, tylko po prostu coś takiego bardziej soft, że tak powiem. Ty, ale to nie są mury, którymi bym tutaj przyszedł od miejsca łaski. To nie są mury, które prowadzą do miejsca łaski, którego przyszliśmy. One się nie łączą w takim wypadku, to trzeba będzie tak czy inaczej jeszcze sprawdzić. Te ścieżki.
zombie. Krew bestii, super. Udało nam się nie rolnąć. Więc nie mamy tak dużych obrażeń. Super. Ktoś jeszcze? A tutaj jest jakiś... O, nie, 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 nie. Nie ma takiej opcji, gościu. Dawaj, Blery. Oni także niby wolni, wolni tutaj, kurde, dziadki. Ale jak przyspieszenie dostanie, skurczybąg, to jest przypiks. Okej, tam stoją i czekają na mnie. To sobie jeszcze poczekają, bo ja mam jeszcze tutaj ścieżkę. Piguły neutralizujące, spoko. A ty z kim się lejesz? Nie! O, w dupę. No, jeszcze tym dostałem, no. Ja tole. No, serio? Aha, i to ich nie bije. Tak się nie bawimy. Kwiatek. Jeszcze jeden. Świetnie. I co my tu mamy? O, jeszcze kolejnych. O, shit. Oni mi jakimiś robalami, fujka. Jeszcze tutaj mamy, no. Ja ci dam, idź mi z tymi ręcoma wąski. Za plecami. Dobra, i kwiatecek. Czy kwiatecek czegoś pilnujesz? Kwiatecek pilnuje. Jep. I teraz tak, on nabija chyba szkarłatną zgniliznę, jeśli dobrze widzę. Po kolorze. Więc to nie jest takie hop-siup. No cóż, spróbujemy błyskawiennym zionięciem. No nie powiedziałbym, że to takie łatwe. Dobra, weźmy to i pozionimy sobie parę razy. Okej, okay, jest git. Styknie, 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 styknie. Jak najbardziej. Kwiatki. I tu będzie kamień kowalski. Więc nic takiego nadzwyczajnego. A taka zatoczka, która, no, pomyśleć by można było, że jest dość wartościowa. A tu nie. Proszę bardzo. Psikus. Tam jest jeszcze jedna znajdźka. Tylko że z tym mam dosyć duże opory. Dlaczego? Ano, dlatego. Nasz kochany przeciwnik. Nasz kochany przeciwnik. Tak zwana rąsia. Czym ty, kurde, jesteś? O, kurde. Nie wiedziałem, że on potrafi się teleportować, a tym bardziej nie wiedziałem. Super. O, w duszę barabasza. No, to mnie trochę zawstydził. To mnie trochę zawstydził. Gdzie on polazł? Żeby się tu do mnie nie przypałętał. Frajer zapyziały. Jemu by trzeba było szkarłatną znilizną przyfastrygować. Tylko że on musiałby się przez chwilę nie ruszać, albo być nieświadomy tego, że ja go chcę zaatakować. Najlepiej by tak było.
Jestem. O, dupę. No serio. O, szlak. Wiecie. No nie. Weź się, wal na ryj. Co za menda. Mnie jeszcze zabije, mi powiedz, nie? O, ja go zabiję. Szkarłatna zmienizna go zabiła. Co za menda społeczna, no. Fuck. Ponury kamień kowalski. Jedyne... A nie, mamy jeszcze szkarłatne łzy. Więc jeszcze będziemy w stanie się z tego wyleczyć. Tym bardziej, że jeszcze mogę skorzystać troszeczkę z umiejętności leczenia się tego czaru. Mamy tymczasem tędy, co? Nie chcę mi się przebijać znowu przez tych wrogów. Zawsze można przebiec, no ale... Nigdy nie wiadomo, co nas tu może czekać. Okej. Tutaj tylko i wyłącznie tak naprawdę możemy polegać na naszym mieczu. Więc jak spotkamy tego pana perfumiarza, zadymiarza, fuck you! Jajk! No nie! No i dobra, jestem dętka. Może jeszcze nie? Ale co to za życie? Co to za życie? O, już się nie jestem w stanie wyleczyć. Okej. Nie! Jezu, jak ja ich nienawidzę! Jak ja ich nienawidzę! Rany bosku. Lecą z tymi łapami, kurde, na ciebie. Ale to... Co by nie było ten... W sensie, nawet git, z tego względu, że musimy sprawdzić te mury w drugą stronę. W sensie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. O, tak to powinno być. Dobra, let's go do południa, z tego względu, że mamy deszcz. Może po południu już nie będzie deszczu? Jest, nie ma deszczu. Super. Więc możemy lecieć w tamtym kierunku. Czy ja jestem w stanie im zrobić jakieś ała, bo słyszę? O, jak ładnie sobie tak stanęli w miejscu razem i razem umrą. Dokładnie tak. Okej, czyli jeszcze tutaj coś była, jakaś znajdźka. Świetnie. Trujący... O, ty jeszcze. A ty skąd się wziąłeś? Bailando. I tylko i wyłącznie tak naprawdę tędy mogę przejść. No dobra. No to lecimy. Fajnie by było nie umrzeć po drodze. Żeby to we mnie, kurde, nie wleciało. Ploks. Dobra, tego chociażby eliminujmy z tego względu, że on może nas nękać, jak pójdziemy na drabinę. Okej, i teraz na drabinkę. Cyk. Mamy full HP, więc nawet jak któryś z tych takich brzydali nas złapie, to powinniśmy przeżyć. Jeszcze byłaby akcja, jakby na przykład żygali na nas, na przykład do twarzy nam tak żygali. Wtedy by nas, nie wiem, zatruwali, nie? Okej, porobiony. A gdzie są moje... Jest, są runy. 55 tysięcy, no nie przelewki. O, ty franco. Dobra, gdzie jest ten twój kolega? Gdzie jest ten twój kolega, bo wiem, że tu jest gdzieś. To jesteś ty? Taki szmat przyszedłeś? Ej, tacy humanoidalni przeciwnicy, przecież oni są też
do możliwi do tego, by ich wytrącać z równowagi w momencie, gdy się na nich podskakuje na nich. Cyk. Pokażę wam, o co mi chodzi. Tutaj tak, ale zobaczcie, jak podskoczę przy nim, to on się wytrąca z równowagi. Jest to git akurat. Nowa opcja walki. Co tu, co? Patrz palce. Czas na porządek. Aha, w sensie, że dwa. No tak. Dwa palce. Dzień dobry. Wow, ten jest jakiś większy. Ups, nie chcę spadać, nie chcę spadać. Gicior. O, tym kolegów. No dobra. Cyk. Jednego z głowy. A teraz jeszcze mamy tego na koniu. I może nie tylko tego na koniu. Jest tu jeszcze jakiś? Chociaż spróbujmy tego na koniu. Gość na koniu nie umarł na 100%. Więc trzeba będzie go jeszcze czymś uderzyć. No ale jak straci agro na nas, to wtedy najlepiej. Łaska, tego musisz szukać. A tak, bo tam jest miejsce łaski. Tylko może zanim miejsce łaski, to byśmy się tutaj odrobili. O, fuck. Nie! Idź mi z nimi ręcoma. Na trzech to warto było w zasadzie. Uważaj lewo. Ten skurczy bąk. Uważaj prawo. Dobra, tutaj aż ocenię, słuchajcie, tą wiadomość, bo naprawdę była dobra. O, w dupę. Ty kutwo. O ty Franco, zbolała ty. Wypchnął mnie, ale zginiesz marnie, frajerze. Ale zginiesz marnie, naprawdę. Idę po ciebie, idę ci wpierdzielić. Przepraszam, panowie... ślimaki. Ale mu idę wpierdzielić, ja ptole. Myślał, że mnie tam tym zabije. O nie, trzeba trochę więcej, żeby... powstrzymać Kamilka. Pa, 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 ale ci to wsadzę w żyć. Łezu. Ale ci to wsadzę w żyć. To ty, nie? Zabiję cię na wszystkie możliwe sposoby. Najpierw przez miecz. I w dupala. No. Nie udało się do końca, ale jest git. Odłamek szkła i po to była cała ta... awantu... O kuźwa. Serio? Nie to widzi? Ciekawe. Dobra, kim ty jest... A, to jesteś ty! Uuu, nie zaraził! Nie, nie ten... Nie ten... Okej. Tak, przed tym możesz się bronić, na pewno. Muchy i tak przejdą przez twoją... właśnie... tarczę. Taką malutką. Kochane muchy, no to dajcie pyska tatusiowi. I czegoś ty pilnował. Otwieraj, otwieraj. Proteza Walkirii! I to jest przedmiot kluczowy. Tak, to jest przedmiot kluczowy. Złote protezy używane kiedyś przez jednoręką Walkirię. To mistrzostwo rzemiosła dzięki ćwiczeniom i umiejętnościom może działać równie skutecznie co prawdziwa ręka. Kiedy Malek Marais, pan zamku cieni, otrzymał tę protezę, stwierdził, że poczuł obecność swej
osobistej bogini. I teraz można byłoby się zastanawiać, no kto tak naprawdę potrzebowałby protezy ręki? No jest tylko i wyłącznie jeden NPC, mianowicie Millicenta, która czeka tam na tym płaskowyżu Altus, na to, żebyśmy jej to oddali. No dobra, słuchajcie, ale w tym miejscu sobie zakończymy. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. No i widzimy się, mam nadzieję, już jutro w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, bye bye!